Witajcie kochani, z tej strony Monika z kanału Mona Art. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać taką oto szafę, którą być może widzieliście już jako inspirację dla Craft into Design na ich stronie. Jest to szafa z wykrojnika właśnie od Craft into Design i wykonana jest ona z kolekcji Woodland Story. Cała szafa jest wykonana z właśnie arkuszy dużej kolekcji, z takich stron, które są na tyłach tych wzorzystych arkuszy. I teraz tak, użyłam do niej takich oto wstążeczek tutaj, w dwóch kolorach tym razem. I przede wszystkim tego wykrojnika szafy. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się z nim współpracowało, z tym wykrojnikiem. Jest to wykrojnik CW100 chyba 53. Albo 163 mam tutaj przerwane akurat. I fajne jest też to, że on jest identyczny, że szafa jest taka, jak to się mówi, po dwóch stronach taka sama, więc jak wycinałam i element miał takie ostrzejsze brzegi po wycięciu, to z drugiej strony mogłam nakleić ten sam element i on bardzo fajnie wyglądał i brzegi już nie były ostre. Wewnątrz tej szafy, znaczy na razie Wam pokażę ją na wierzchu. Tutaj sobie glossy akcent zrobiłam w tych wzorkach. Troszeczkę sobie też potuszowałam takim różowitkim tuszem, żeby trochę się jednak odznaczały te elementy. Tu zrobiłam taką na tablicy do bigowania taki właśnie brzeg. Ponieważ tutaj mi troszeczkę coś nie wyszło, źle mi się dokleiło i wystawała mi ta tutaj ten brzeg, znaczy ten, jak to powiedzieć, brzeg, ten bok tej szafy. Nie do końca mi się to podobało, więc wolałam po prostu zakleić to takim, trochę jak książka, taka szafa książkowa. I tył jest też taki ładny z jednego arkusza, akurat tutaj w poprzek teraz zauważyłam, że napisy są w tą stronę, ale to nie ma znaczenia. Po odwiązaniu wewnątrz mamy pudełeczko z karteczką. Niestety bardziej go nie otworzę, bo jest tylko tak wykonane. Tu jest również taki zajączek z lizaczkiem i myszka. I również ta sama myszka jest na takiej małej karteczce. A tutaj akurat jest sowa też z myszką. I tutaj jest akurat użyty arkusz z małego bloczka, ponieważ ten element wtedy był taki mały, że fajnie mi się tutaj wpasował. Z większym po prostu miałabym samą sowę tylko i wyłącznie, a chciałam też tą myszkę. I tak jak widzicie, wszystkie boki są również oklejone papierami. I właśnie o tym to mówiłam, że właśnie jak ta szafa jest wycięta, to ten brzeg jest, to nie jest druga strona od wycięcia, tylko właśnie przyklejona jest druga szafa. Właściwie to jest sklejone chyba z czterech białych, wyciętych takich tych szaf, plus jeszcze dwa ozdobne papiery, czyli sześć warstw tak naprawdę. I brzegi sobie potuszowałam takim żółtym tuszem. No właśnie, żeby to fajnie zamaskować. I na mojej karteczce jest myszka na fotelu. To oczywiście jest arkusz dodatków z tej kolekcji. I również są napisy też z takiego dodatkowego arkusza. Też od Woodland Story do tej kolekcji. Gdzieś sobie go tutaj wycięłam. Cóż jeszcze mamy? Mamy listeczki z zielonego papieru bazowego, który jest właśnie też z takich papierów bazowych od Craft into Design, tylko że był użyty arkusz w kolorze zielonym. I użyłam tutaj jeszcze też wykrojników. Przede wszystkim wykrojnik do kwiatuszka, akurat jest tutaj z Foa Milanu. I to jest arkusz CW100, wykrojnik CW137. I do tego mam dwa rodzaje listeczków. Mi się naszły jeden na drugi, ale nieważne. Bardzo fajne, bardzo mi się podobają i bardzo często ich używam. To jest CW148 i CW150, czyli takie małe paprotki. One są tutaj tak ledwo widoczne, ale gwarantuję Wam, że są. I troszeczkę też sobie tutaj radełkiem podziurkowałam. To jest taka malusia karteczka, tutaj na niej kiedyś coś będzie napisane. A może i nie. Może będzie po prostu stała u mnie na półeczce i się po prostu ładnie prezentowała, bo naprawdę powiem szczerze, że jak ją skończyłam, to byłam zadowolona z efektu. Nie ozdabiałam jej właśnie niczym na zewnątrz.
No właśnie moim zamiarem było to po prostu forma pudełka, a niekoniecznie takiej szafy, która będzie tylko i wyłącznie zdobiła. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Jest to szafa taka delikatna, trochę mi się kojarzy z domkiem dla lalek dla dziewczynki, ze względu na te kolory. Więc jeśli Wam się podoba, to oczywiście piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał i lajkujcie. To wszystko, kochani. Do zobaczenia przy okazji następnego filmiku. Pa, pa.